Witam, z tej strony Nightshade, a to co teraz przeczytam to spin-off do projektu Equestria Mroczne Wieki autorów Verarda Nightmare'a oraz Plitzera. Autor spin-offa Mab, tytuł Sanguis Vindictia. Krew gęstsza jest niż woda, lecz równie łatwo się rozlewa. Stalowo-szare, ciężkie chmury wisiały na niebie, skrząc się od naładowanej w niej energii, obwieszczając, że za chwilę zacznie padać. Mozolnie przesuwały się po nieboskłonie, burcząc głośno, jednocześnie co jakiś czas błyskając, tworząc wymyślne wzory na ich powierzchni. Pierwsze krople deszczu zaczęły już spadać, podnosząc po przypadku trochę kurzu, który znajdował się na arenie. Ale ja siedziałem w tej chwili za kratami, przygotowując się do kolejnej walki na śmierć i jeszcze gorszą rzecz niż śmierć. Nazywam się Bloodhail, a taki przynajmniej przydomek otrzymałem, gdy zacząłem walczyć jako gladiator w mieście Imperion. Samo miasto to właściwie była jedna wielka arena w formie koła, gdzie na samym środku wybudowano wielki okrąg, gdzie codziennie muszę walczyć o przeżycie. Ku cieszce całego tego motłochu, jak i władczyni tego miejsca, Terrorstorm. Nigdy jednak nie widziałem, bo zawsze się ukrywa na wielkim balkonie, gdzie oglądała wszystko od początku do końca. Ale nie jest ważne to, kto nas ogląda, a raczej to, co się dzieje na miejscu rzezi. Kiedyś, gdy byłem jeszcze mały, moi rodzice starali się jak mogli, próbując utrzymać nasz niewielki domek we względnym szczęściu na 10. okręgu Imperiona. Ale niestety, pewna stara sprawa z przeszłości wypłynęła, co spowodowało, że stałem się tym, czym jestem. Zostali wyzwani na arenę, jako że kiedyś byli zacnymi wojownikami w armii i wiedzieli, jak trzymać miecz i walczyć. Niestety, pewnego dnia nie powrócili do domu z kolejnego pojedynku, pozostawiając mnie samego, w pustym mieszkaniu, bez opieki i niczego. Pamiętam to doskonale, było to 12 lat temu, gdy miałem właśnie 8 lat. Przez pewien czas kradłem jedzenie i ubrania, by nie marznąć w zimowe wieczory, a moje urodziny do dziś kojarzą mi się tylko z lodowatym chłodem, który trochę słabł, gdy w wielkiej beczce paliłem ostatki drewnianych mebli czy boazerii. Mając w szponach zdjęcie swojej rodziny, która została tak, a nie inaczej, rozdarta. Mając 10 lat, do wraku mojego domu rodzinnego przybyli żołnierze, Terrorstorm, żądając, bym zapłacił za wszystko, czego nie spłaciłem. Jako mały dzieciak nie wiedziałem nic o tym, więc jak zobaczyłem ich, przeraziłem się i chciałem uciec, jak najszybciej przez okno. Ale natychmiast zostałem pochwycony przez jednego z strażników, jednorożców w ich magię i mocno sponiewierany, będąc uderzany o ściany, podłogę i sufit. Łukałem głośno, kiedy moje mięśnie piekły od siniaków, a młode kości łamały się z głośnym trzaskiem. Czułem, że wzbiera we mnie złość, rezygnacja i desperacja, więc w pewnym momencie, jak zwierz, rzuciłem się na swojego oprawcę, wydłubując mu obie gałki oczy i podrzynając gardło szponem. Wtedy okazało się, że po rodzicach dziedziczyłem nie tylko wygląd. Wtedy ten, co stał z boku, zabrał mnie na arenę, gdzie zaczął mnie uczyć sztuki fechtunku, jak tylko złamania się zregenerowały. I takim sposobem w wieku 12 lat zacząłem być gladiatorem na wielkiej arenie. Historia. Westchnąłem, zakładając na głowę swój hełm. Nic niepotrzebna rzecz, męcząca mnie cały czas. Po tych słowach zacząłem ubierać dalszą część mojego rynsztunku. Powoli założyłem na swoją pierś porządny napierśnik, który już otrzymał tyle ciosów, że żłobienia na jego powierzchni zasłaniały dawne zdobienia, które dodawały animuszu. Spojrzałem po sobie i w lustrze, widząc tylko 20-letniego gryfa o jasnobrązowym ubarwieniu, ze złotym dziobem, na którym również znajdowała się wiele blizn i rozcięć, ale każde z nich oznaczało kolejną wygraną dla mnie walkę na arenie z
skąd można było wyjść tylko w jeden sposób, jako zwycięzca. Ci, co przegrywają, zostają odciągnięci w głąb jamy, zwanej jako gardło ciemności, skąd już nikt nie wychodzi. Tak również zginęli moi rodzice, przegrywając pojedynek, o którym się dowiedziałem, od jednej ze służek. Stanęli naprzeciwko siebie, mając się zabić nawzajem. Matka musiała walczyć z ojcem, ojciec z matką. Bój był długi, ale w końcu oboje się nadziali na własne miecze, trzymając się za szpony i ostatni raz pocałowali, nim padli na ziemię martwi, w swoim uścisku. W tym momencie łzy mi napłynęły do oka, myśląc, że właśnie przez ten kaprys Terror Storm zostałem tym, czym jestem. Ale jak na ironię, walczę ku jej uciesze. Nie wiem, co jest w gardle ciemności, ale nie mam zamiaru sprawdzać. W końcu otrząsnąłem się z rozmyślań, zakładając na szpony specjalne nakładki, które pomagały mi w chwycie mojego Gladiusa. Mój oręż już tyle razy spijał krew wrogów, że sam zabarwił się na lekko czerwony kolor, który często straszył adwersarzy. Złota rękojeść oznaczała, że musiała być to broń jakiegoś szlachcica albo kogoś bogatego. Ale w tej chwili multum szczerbów i pajęczyn pęknięć na ostrzu tylko wskazywały, że coś tak pięknego zostało zesłane do tak niewdzięcznej roboty. Jednak w pewnym sensie się cieszyłem z dzisiejszego dnia. Mimo tej ulewy, dzisiaj jest moja 499. walka, co oznaczało, że ostatnia i będę mógł opuścić to przeklęte miasto, szukając chociaż trochę spokoju w tym wypełnionym złem i plugastym świecie. Ostatnie przymiarki reszty kwibunku, który pochodził od pokonanych przeze mnie innych gladiatorów. I byłem gotów do kolejnego boju. Niewielki puklerz lśnił w tej chwili od pasty, którą nałożyły klacze. Sprzątaczki, a ja odetchnąłem głęboko, słysząc, że za oknem zaczął się lać z góry deszcz. O tyle lepiej, łatwiej będzie zmyć z siebie wszystko. Westchnąłem, spoglądając się przez niewielkie, zakratowane okno mojej przebieralni, jednocześnie wyciągając ze skrytki w napierśniku zdjęcie rodziców. Tak chciałbym z wami być i żyć w spokoju. Panie i panowie, głos konfesjonera rozbrzmiał po całej okolicy, jednocześnie będąc zagłuszonym przez głośny grzmot. No to zaczynałam jej przedstawienie, oznajmiłem, wyciągając miecz z pochwy i wyszedłem na zewnątrz przy ogłuszającym ryku publiczności ukrytej pod parasolami, słonami z magią czy dachem samego budynku. Stanąłem w zacinającym deszczu, rozglądając się po skandującym motłochu. Kiedyś i wy tu wylądujecie, głupcy. Oto nasz weteran walk na sławnej arenie Imperionu. Blood Heil! Roar! Ryknął tłum, jakby ucieszony tym, co widzi. Ja tylko od niechcenia podniosłem szpon z tarczą, udając, że pozdrawiam ich, a tak naprawdę nienawidziłem swojego życia z tego serca, ale nie miałem wyboru. Tylko to potrafiłem walczyć i zabijać ku uciesze tej całej zbieraniny żądnych krwi bez mózgów. Dzisiejszymi przeciwnikami naszego wojownika są ci oto zamaskowani eksterminatorzy, zawył, wskazując na czwórkę postaci stojących przy drugim wyjściu. Wszyscy ubrani w czarne, skórzane pancerze, przykryte kapturami, które jednak nie zasłaniały całkowicie ich czworonożnych sylwetek. Nawet widziałem z tyłu małego źrebaka, który panicznie się trząsł, chowając się za większymi od niego. Ciężko westchnąłem, widząc, do czego to doprowadzi, a więc już teraz całe rodziny zabierają ku uciesze wszystkich? Żałuję, ale albo wy, albo ja, syknąłem, ustawiając się w pozycji do ataku i czekałem na gong. Widziałem, jak trójka kucyków spoglądała na mnie z przerażeniem i jednocześnie chęcią zwycięstwa w oczach. Dla mnie to rutyna, która wyrżnęła mi się w umysł od tych 10 lat. Jeden z nich jednak obserwował mnie z dość łaknącym spojrzeniem, które to wywoływało u mnie atak dreszczy. Ale szybko panowało nieprzyjemne uczucie, wciąż oczekując na sygnał. W końcu nieznośny, wibrujący głos metalu oznajmił, że czas na rzeź.
Wybaczcie, rodzice, że to robię. Natychmiast wystrzeliłem do przodu, rozkładając skrzydła do lotu i jako pierwszy cel wybrałem najmniejszego z nich. Nie robię to dlatego, bo jestem skurwielem bez serca, a żeby nie widzieli późniejszej rzezi jego rodziny. I umarł w pokoju. Reszta stanęła murem, wyciągając miecze za pomocą kopyt i magii i skrzydeł. Ale dzięki mojej tarczy wszystkich rozepchnąłem, odrzucając ich jak najdalej. Po czym zawisłem nad źrebięciem, które to wołało rodziców z potokiem łez lejących się z jego oczu. Mamo, tato, ratujcie mnie! Pisnął źrebak, blady jak ściana, odczołgując się ode mnie. Ja wylądowałem przed nim i chwyciłem go za kaptur, podnosząc do góry. 8 lat. Pegas o niebieskiej skórze i złotych lokach oraz spojrzeniu. Poczułem ukłucie żalu, widząc w nim samego siebie. Kiedyś, ale niestety musiałem to robić. Wybacz, smyku, ale tak będzie dla ciebie najlepiej. Nie miej do mnie żalu, szepnąłem mu na ucho, po czym wykonałem szybki przerzut miecza, bym mógł zrobić czyste cięcie i jednym zdecydowanym ruchem odciąłem mu głowę. Jasno-czerwona krew tętnicza zaczęła tryskać na boki, plamiąc cały mój napierśnik i pysk. Słony, metaliczny smak posoki dotarł do mojego języka, powodując u mnie nagły atak mdłości. Ciało, ciągnięte siłą grawitacji, z głuchym tąpnięciem spadło na ziemię, drgając jeszcze w konwulsjach. A ja? Wciąż z głową źrebaka w szponach stałem, spoglądając się na truchło. W końcu powoli odłożyłem zdekapitowany, kapiący jeszcze krwią czerep, zamykając mu oczy szponem. Naprawdę, to najlepsze, co mogłem ci dać. Potworze, ryknęła z boku chyba jego matka, bo w tej chwili ciężko jest cokolwiek zobaczyć przez ten zacinający deszcz. Widziałem tylko sylwetkę, która zaczęła się ku mnie zbliżać, ze sztyletem przygotowanym do ataku. Sztychem w moje serce. Nim odskoczyłem i wzniosłem się w powietrze, zobaczyłem, że miał w oczach łzy bólu i cierpienia. Moje dziecko! Tylko tyle usłyszałem, nim odleciałem i znalazłem się w przestworzach i rozglądając się dookoła. To, co mnie zaatakowało, rzuciła miecz na ziemię i opłakiwała malucha, klęcząc przy jego zwłokach. Jednorożec nie poruszył się od momentu odepchnięcia, tylko obserwował wszystko z boku, jakby czekając na odpowiedni moment. Nie miałem jednak na nic czasu, bo chyba ojciec albo brat Pegas już leciał na mnie z hordem w oczach. Byłem na to gotów, podniosłem swoją tarczę, blokując jego atak i wisząc w powietrzu. Siłowaliśmy się, patrząc na siebie. Był to kucyk z szarym pyskiem, niebieskimi, pełne gniewu i nienawiści oczami, które to skrywał mrok jego kaptura. Simmerlight, mój syn, zabiję za to skurwielu, warknął na mnie, wciąż napierając na moją osłonę. Ja tylko spojrzałem na niego z chłodem i odparłem zimno. Ciesz się, że zdołałem go tak szybko zdekapitować. Nic nie czuł i nie zobaczy waszego bezsensownego mordu. Ach! Ryknął wściekle, nagle zmieniając nacisk na tarczę, przez co chwilę straciłem równowagę. Chciał teraz mnie uderzyć z góry mieczem, odcinając głowę, ale szybko się zreflektowałem i nacisnąłem mu nogę w miejscu, gdzie miał przyczepy mięśni. Wrzasnął potem pięcio, odlatując ode mnie, jednocześnie trzymając się za ranę. To dało mi czas, by odzyskać pion. Szybko podleciałem do niego, chwytając za szyję i przeduszając. Wciąż z kapiącym cięciem szarpał się chwilę, próbując znowu uderzyć mnie bronią i uwolnić się, ale schowałem swojego gladiusa do pochwy, po czym wolną łapą wytrąciłem mu z kopyt oręż, spoglądając się w te oczy pełne goryczy. Zrozum, on teraz już nic nie czuje, a że to arena, trzeba dać to, co oni oczekują. Naprawdę, nie chcę, ale... W tym momencie rozłożyłem swoje szpony i szybkim ruchem przeciąłem jego zbroję oraz połoki brzucha, powodując, że jelita i inne organy wewnętrzne wylały się ze środka, wisząc smętnie na resztkach trzewi i kołysały się na wietrze, pulsując jednocześnie od przepływających w nich wody życia. Kuc wył, czując koszmarny ból, jaki mu sprawiłem, dusząc ostatnią iskierkę życia w jego oczach. W pewnym momencie zawisł bezwładnie, wystawiając silny język, co oznaczało,
że już niedużo czasu mu zostało. Wóz albo przewóz. W tym momencie obróciłem się i rzuciłem niestaj się o ziemię, powodując podniesienie się wiwatu na trybunach przy blasku błyskawicy. Akurat tak wycelowałem, że umierający wylądował tuż obok trupa jego syna, a matka i żona na to wszystko spoglądała z prawdziwą grozą. Wylądowałem spokojnie, strzepując z siebie zakrzepłoniętą już szczerniałą krew oraz niepotrzebne resztki. Musiałem jeszcze poprawić hełm, który z powodu deszczu stał się znacznie cięższy niż zwykle i zasłaniał mi widok, czego bardzo nie lubiłem. Blastrik! Nie, błagam, nie zostawiaj mnie! Wyjęła klacz, wtulając swojego ukochanego, z którego uciekało życie. Proszę, nie umieraj! Nie! Ciężka jest dola gladiatora, westchnąłem, znów mając Gladius w szponie, zwolna podchodząc do kucyka, chcąc ulżyć jej cierpieniom, ale nagle zostałem pochwycony magią i rzucony z impetem w ścianę. Zabiję, zamorduję, wyssę twoją duszę jak wodę ze szklanki, syknął jednorożec, zmienionym demonicznym głosem, a więc spaczony. Dziwne, że spaczonemu zależy na kimś innym niż na sobie, dyszałem, czując, jak magia zaciska się coraz mocniej na mojej krtani, powoli miażdżąc ją. Nie obchodzą oni mnie. Ja chcę tylko wyssać twoją duszę i siły witalne i to zrobię. Odparł, podchodząc bliżej. Trochę bliżej, jeszcze trochę. Jak sobie życzysz, odparłem z triumfem, otwierając ukryte na zbroi skrytki, z których poleciały igły. Cienkie, srebrne, które z impetem wbiły się w ciało jednorożca przy jego syku niezadowolenia. Kilka z nich wyciągnął z ciała, uśmiechając się szalenie, ale po chwili jego oczy się rozszerzyły na pełną i uścisk magii osłabł, dzięki czemu ja mogłem umknąć, kaszląc przy tym głośno. Coś ty mi zrobił, pisnął spaczony, padając na prawy bok, nie mogąc się poruszyć. Trucizna obezwładniająca, odparłem, powoli zbliżając się do przeciwnika. Cały czarny jak smoła, z czerwonymi szlaczkami żyłek, do tego te demoniczne oczy. Czyli on tylko się ukrywał, a teraz pokazał sobie prawdziwe, już całkiem zniszczone korupcją ciało. Heh, o jednego popierdoleńca będzie mniej. Tymi słowami chwyciłem miecz i powoli rozciąłem jego zbroję, ukazując zmutowane ciało, które pulsowało jak serce. Próbował coś czarować, ale chwyciłem róg tego jednorożca i z głośnym strzałem pękającej kości złamałem go, powodując koszmarny pisk kucyka, który rozniósł się po trybunach. Jednak wiedziałem, że to nie koniec. Szybko, operując mieczem i szponami, naciąłem smolistą skórę kuca, po czym dokładnie podcinałem od spodu każdą błonkę i naczynie krwionośne, oskorowując go do cna. Wciąż unieruchomiony, trucizną skorumpowany kuc tylko darł się jak potwór, czując wszystko, co mu robiłem. Czemu to zrobiłem? Takie wymogi gladiatora, co do spaczonych i reszty. W końcu całą paskudną powłokę odrzuciłem na bok, ujawniając, że w głąb ciała miał jeszcze więcej tego drgającego syfu. Czym karmią ich w twierdzy? Może i żyje z walki, ale wiele słyszałem i sporo wiem. Stanąłem nad nim, widząc jak łka z potwornego bólu, jednocześnie będąc obmywanym w strugach deszczu, który padał na jego wnętrze. Wybieraj, powolna śmierć w męczarniach czy szybka? Spierdalaj, odparł, zwracając ku mnie swoje oskalpowane oblicze, plując mi w dziób mieszaną śliny, żółci i juchy. A więc dobrze, jak mam go zabić? Ryknąłem w tłum, widząc, że oczekują z niecierpliwością na dalszą akcję. Blutheil, Blutheil, skandowali, a więc chcą widzieć mój popisowy numer, tak? A więc przypieczętowali twój los, spaczeńcu, odparłem, wbijając szpony w jego odsłonięte mięśnie na piersi i wyrzuciłem w górę. Chwilę tak leciał, będąc zniesionym przez siłę wyrzutu, zostawiając za sobą szlak krwi, a ja przygotowałem kolejne szpikulce, tym razem na moich skrzydelnikach. Nacisnąłem spust i salwa ostrych cienkich igieł jak wcześniej poszła w górę, wbijając się w jego i tak już krwawiące ciało. Jak tylko wszystkie wbiły się z parzeńca, usłyszałem trzask
jakby pękanie balona, a z nieba spadł krwawy deszcz, mieszając się jednocześnie z zacinającą wciąż ulewą. Piasek zabarwił się cały na czerwono, po czym bezwładne cielsko jednorożca spadło z głuchym łoskotem, charcząc z powodu podziurawionych płuc. Jak tylko znalazł się na ziemi, kopnąłem go nogą w podbrzusze, powodując, że jeszcze żygnął oficie juchą z gardła. A teraz umierać z wykrwawienia, nic ci nie pomoże, bo przedziurawione jesteś jak sito. Skurwiel, odparł. Po chwili wywracając z jego kami oczu i padnie przytomny, a rozszerzająca się kałuża oznajmiała, że niedużo mu czasu pozostało. Pozostała ostatnia sprawa, oznajmiłem, przejeżdżając gladiusem po piachu, zmywając krew z paczeńca z ostrza i ruszynku jedynej, w tej chwili żywej poza mną istocie na arenie. Proszę, litości, załkała klacz, cofając się ode mnie, jak zacząłem się do niej zbliżać. Nie umiem walczyć, jestem tylko gospodynią domową, zostałem zmuszona siłą, jak i moje dziecko. Mąż był żołnierzem i... widzę... Ale skoro już to wylądowałaś, ktoś z nas musi zginąć tu i teraz. Albo ty, albo ja. Odparłem spokojnie, podchodząc coraz bliżej. Mimo deszczu, posoka wciąż trzymała się na moim nabierśniku, a ryki tłumu były systematycznie zagłuszane przez uderzające dookoła pioruny i przewalające się przez burzę grzmoty. Błagam, ja tylko chcę... poprosiłam, gdy w końcu znalazłem się przy niej i chwyciłem za szyję. Była to złota klacz kucyka ziemnego, o fioletowych tęczówkach i brązowych lokach, która znalazła się tutaj przypadkiem, z powodu przeszłości swojego ukochanego męża, co teraz stygnie wraz z potomkiem. Spokojnie, umrzesz tak szybko jak twój syn, odparłem, głaszcząc ją delikatnie po pyszczku. Po czym ją zdekapitowałem i kadawer padł na ziemię, tańcząc w spazmach. Ale głowa, nim całkowicie zamarła, uśmiechnęła się do mnie i ostatkiem sił odparła niemo, mając w spojrzeniu wdzięczność. Dziękuję. Te słowa ruszyły moje i tak skołatane sumienie. Poczułem się jak potwór, mordując niewinnych na tej bezsensownej arenie. Ale taki jest porządek Imperionu i musiało tak być. Chwyciłem w szpony truchło klaczy, jednocześnie chowając do pochwy oręż, i szybkim krokiem złączyłem ze sobą ostatni raz kucykową rodzinę, by były blisko siebie i wtulały się, chociaż tyle mogłem dla nich zrobić. Zdjąłem hełm i spojrzałem się po wszystkich na trybunach, opanowane rządzą krwi zwierzęta, a nie obywatele. Zapach wylanych wnętrzności, smak krwi w dziobie i powietrze wypełnione potem oznajmiły, że moja kolejna walka się skończyła. Wygrałem. A więc mimo problemów zwycięzcą jest Bloodhail, oznajmił konferencjer, rozbawiając publikę. I kolejna niewinna na sumieniu, westchnąłem ciężko, spoglądając za truchła. Wybaczcie za to wszystko i spoczywajcie w pokoju. Jednak to nie wszystko na dziś. Bloodhail ma szansę, by zmierzyć się z jedyną i niepowtarzalną Maiden of Death. Ryknął ten, co się wciąż drze, a ja stanąłem zaskoczony tym, co powiedział, gdy się kierowałem do szatni. Już? A to nie... Hail, wybieraj! Walka z naszą mistrzynią czy wycieczka? Wrzasnął krzykacz, wskazując na mnie. Byłem wyczerpany i chciałem odpocząć przed tą walką, ale nie dali mi znowu wyboru. Ja już wiem, dokąd będzie ta wycieczka. Walka! Ryknąłem, ponownie mając miecz w szponach. Słyszałem o Maiden of Death. Mało kto mógł jej się równać. Zawsze zwyciężała i tylko od jej kaprysu zależało, czy opon będzie żył dalej, czy opuści miasto, albo czy wyląduje w najbardziej znienawidzonym przez gladiatorów miejscu ostatecznego spoczynku. A więc wybrał. Powodzenia i nie zgin zbyt szybko, weteranie. Powiedział speaker, wywołując kolejny głośny wiwat. Po czym z balkonu na powierzchni areny wskoczyła moja przeciwniczka. Kątem oka widziałem, jak trupy z poprzedniej walki zostały zaciągnięte właśnie do jamy, która łyknęła je od razu, a po chwili usłyszałem odgłos podobny do mlaskania. Nie wiem, co tam żyło na dole, w podziemiach areny, i nie chcę się przekonać. Moja adwersarka była gryficą, której oblicza jednak nie widziałem, bo pełny hełm wszystko zasłaniał. Podobnie jak i zbroja płytowa.
Jedynym nieosłoniętym metalem kawałkiem ciała to skrzydła, które złożyła, ukrywając je za nieprzekraczalną ścianą pancerza. W szponach miała bogato zdobiony miecz 1,5 reczty, którym wywinęła młynek, a nagły piorun rozświetlił pancerz, błyskając srebrnym i złotem. Rękawice, którymi trzymała miecz, były całe czarne, jakby stworzone z obsydianu, ale nie mogłem więcej zwlekać. Stanęła w pozycji do ataku, mając puklerz w pogotowiu i czekałem na sygnał. A więc kolejny, oznajmiła gryfica zza przełbicy. Mam nadzieję, że dasz mi więcej satysfakcji niż poprzednicy, którzy nawet minuty nie wytrzymali. Postaram się, by ta walka usatysfakcjonowała wielmożną przeciwniczkę. Pokłoniłem się, czując jednak, że to się źle dla mnie skończy. Zaczynajcie! Nagle usłyszałem głos kogoś z góry, a na balkonie pojawiła się klacz Pegaza w czarnej, błękitnej zbroi płytowej. Patrząc na to wszystko z maksymalnym zblazowaniem przez szpary w swoim hełmie. Terror Storm. Jęknąłem, nie wierząc w to, co widzę, ale odgłos gongu rozbrzmiał i napastniczka natychmiast natarła, uderzając z góry mieczem, który sparowałem z trudem. Siła ciosu wgniotła mnie głęboko w piach areny, a moje mięśnie zakwiliły, mówiąc, że są zmęczone. Adrenalina znów wzrastała, krew płynęła szybciej w moich żyłach, ale trzymałem mocy na uwięzi. Tutaj tylko chłód i opanowanie pomagają wygrać. Dobry jesteś, szepnęła mi na ucho, po czym kopniakiem opancerzonej nogi odepchnęła, chcąc, bym stracił równowagę. Jednak szybki przewrót w tył i znów stałem twardo na ziemi, broniąc się przed jej kolejnym atakami. Iskry szły od ścierających się klink jak szalone, a dodatkowo pioruny zaczęły strzelać tuż obok nas, roznosząc zapach ozonu dookoła. Przestań jak tchórz uciekać i się bronić. Czekam na odpowiedni... Uch, moment! Syknąłem, czując kolejny potężny cios nad głowy, który wybijał mnie coraz mocniej z rytmu. W pewnym momencie odsłoniła pachę, co dało mi możliwość wbicia jej gladiusa i unieruchomienia łap. Więc nie zwlekając, szybkim ruchem uderzyłem w to miejsce, ale ona była szybsza. Chwyciła opancerzoną łapą ostrze mojego miecza i pomachała przecząco głową. Jak amator! Odparła, wybijając mi oręż z łapy i swoim szponem próbowała podciąć mi gardło. Lecz nim przecięła ważniejsze tętnice, przeturlałem się i znów miałem miecz przy sobie. Czułem ciepło własnej krwi, jak spływał mi za napierśnik, nieprzyjemnie śmierdząc, co powodowało, że we mnie budziła się żądza, jak wtedy, gdy się nade mną znęcał tamten strażnik. Szybko wzleciałem w powietrze, myśląc, że ta zbroja uniemożliwia jej lot, ale zaskoczyła mnie znowu, odskakując i sama wzbijając się w powietrze. Syknąłem, jak wylądowałem dziobem na piachu, ryjąc głęboką rynnę przez 2 metry, nim zatrzymałem się poobcierany. Nie wiem, jak przeżyłeś te wszystkie walki, ale to po prostu urąga moim umiejętnościom. Nic nie odpowiedziałem, widząc, jak uderzenie o grunt na mieczu pojawiło się pęknięcie, które w każdej chwili mogło spowodować złamanie się oręża, ale czułem teraz tylko jedno, przeżyć. Zwierzęce instynkty zaczęły powoli brać nade mną górę, powodując, że coraz mniej ostrożnie atakowałem Maiden of Death, czym wywoływałem drwiący śmiech na trybunach. Znów spróbowałem sztychu, celując w odsłonięty kawałek cieńszej osłony pancerza, ale sytuacja się powtórzyła. Wybiła mi miecz ze szponów, wykopała mnie na ścianę, ale tym razem jednak chwyciła mojego gladiusa i złamała przed głosie grzmotu i szaleńczego śmiechu. Kawałki klingi spadały przy metalicznym łoskocie, szepcząc mi, że jest bardzo źle. Ha, 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 nie masz już broni, Kyle. I co teraz? A więc wracamy do starego sposobu, syknąłem, odcinając tarczę od ramienia i rozprostowałem oba swoje szpony, jednocześnie przy metalicznym odgłosie, spoglądając się przez zasłony deszczu na przeciwniczkę. Walka wręcz. Ach tak? Odparła rozbawiona, nagle rzucając 1,5 rakiem, jak zabawką w stronę trybun, przebijając jakiegoś minotaura w okolicy serca. Jego kwilenie rozbrzmiało po całej arenie,
a sam miecz został splamiony, tryskający z piersi krwią, co spowodowało jednocześnie panikę wśród sąsiadów, jak i jęk uwielbienia tych dalszych. Maiden of Death chwilę zginała i prostowała swoje łapy, skrzypiąc przy tym, po czym zachichotała z wyraźną satysfakcją. Teraz będzie porówno, Blood. Pokaż, żeś jest gryf, a nie baba. Rrr, warknęła gardłowo, jednocześnie odbijając się od ziemi i leciała na nią z wyciągniętymi rękawicami, chcąc złapać za jej hełm. Tym razem nie chciałem spudłować i wziąłem poprawkę na jej umiejętności, ale niestety znów mnie przechytrzyła. Moje szpony tylko zarysowały jej zbroję przy okropnym pisku metalu o metal i multum iskier, a ona, korzystając z nadarzającej się okazji, chwyciła mnie za napierśnik, zrzucając mój hełm na ziemię i ponownie rzucając mnie na mur areny jak jakąś marionetką. Ona jest za silna. Skąd ona ma tyle siły, wytrzymałości, tego wszystkiego? To jest nienaturalne. Oj, czyżbym trochę przesadziła? Baba faceta bije, a ten nic nie może zrobić? Zapytała gryfica, zakładając szpony na biodra. Nie jesteś wart mojej uwagi. Straż, zabrać go. Nie, ryknąłem, jak rozjuszona bestia. Czując, że mój spokój właśnie umknął całkowicie, będąc zastąpiony całkowicie instynktem. Stanąłem na czterech kończynach, dysząc wściekle, mając nabiegły oczy krwią i tylko w umyśle widziałem jedno – przetrwać, przeżyć, istnieć. Z wrzaskiem rzuciłem się na nią, łapami próbując rozerwać ją na strzępy, a ta tylko zaczęła się śmiać, broniąc się przed atakami. Nareszcie coś ciekawego. Walcz, Bloodhail, pokaż na co cię stać, pokaż wszystko, nawet najgorszą stronę, zawyła z triumfem, widząc jak jej zbroja zaczęła mieć coraz więcej cięć po moich ostrzach. Teraz już nie byłem sobą, stałem się łaknącym wolności zwierzęciem, które walczy wszystkim o wszystko. Nie było już dla mnie odwrotu, możliwości wycofania się, albo ona, albo ja. Wciąż w szale rozrywałem powoli całą zbroję z kolejnych płyt, chcąc dobrać się do jej piersi, ale ona w końcu zrobiła unik, zginając się nienaturalnie, na co ja padłem do przodu, rozpłaszczając się na ziemi. Nie wiem jakim cudem, ale jednym ruchem swoich szponów rozcięła wszystkie pasy trzymające zbroję i stanąłem przed nią całkowicie nagi, mając jedynie rękawice z ostrzami. Piana toczyła mi się z dzioba, w oczach był tylko mord, a ona zachichotała słodko, uderzając mnie delikatnie swoim skrzydłem. Byłeś wspaniałym wojownikiem, Bloodhail, ale kończy się już zabawa. Po tych słowach podleciała do mnie z zadziwiającą prędkością, łapiąc mnie za szyję i podnosząc ku górze, dusząc. Strzały łamanej grdyki i potworny ból oznajmiły, że tutaj kończy się mój żywot i umieram. Po 10 latach walk, ku ich uciesze, zdycham jak pospolity rzeźmieszek, na rajnie, na widoku wszystkich. Ostatnim sił szarpałem, próbując się wyrwać z jej żelaznego uścisku, ale trzymała mnie za mocno. Czułem, że zaczyna brakować mi tlenu, a to znacznie gorsze niż podcięcie gardła czy przebicie serca. Twoje dziedzictwo jednak pozostanie, o to się nie martw, mój wojowniku. Zachichotała nagle dziewica, chwytając mnie za przyrodzenie i z całej siły pociągając, wyrywając mi je z ciała przy okropnym blasku mięsa. Czułem jak mięśnie, skóra, tętnice zostały siłą rozerwane przy paskudnym odgłosie, który od razu wywołał u mnie atak miłości. Jednak nie mogłem zwrócić, krzyczeć ani nawet dychać z powodu gniecionego gardła. Potworny ból, który aż obezwładniał, uderzał w moją głowę, jak milion igieł, które wystrzeliwałem wprost przeciwników, a brak powietrza spowodował, że traciłem powoli przytomność. Rozbudzony kolejnymi falami bólu, ach, piękny okaz, nie ma co, oznajmiła gryfica, mając zniekształcony przez moje niedotlenienie słuch. A co do ciebie, znaj moją wspaniałomyślność, oznajmiła, rzucając mną o ziemię, gdzie mogłem wziąć oddech, ale natychmiast tego pożałowałem, czułem, jak krew zalewa mi płuca. Kilka razy odkaszlnąłem, wypływając fontannę posoki, spoglądając się w górę na Maiden of Death, którą barwiła się moimi genitaliami. Wygrałaś, pani, powiedziałem oblały i zrezygnowany, lądując na klęczkach, widząc, jak o
socze się leje z miejsca, gdzie kiedyś były moje klejnoty rodzinne. Niech twa wola rozstrzygnie mój los. Przegrałeś walkę, Bloodhail, a wiesz, co to znaczy? Syknęła do mnie z wyższością, spluwając mnie na głowę, po czym trzymając w szponach to, co było mi bliskie, ryknęła w tłum. Wygrałam, mam trofeum, wrzasnęła głośno, na co inni podnieśli wrzawę, a ja łkałem jak dziecko. Jak wtedy, gdy mnie znaleźli strażnicy w domu rodziców. Wyciągnąłem w tej chwili ich zdjęcie, które spłynęło moją własną krwią. Jak odkaszliwałem kolejne fale juchy, napływające mi ze zgniecionego gardła. Decydujcie, co zrobić z nim? Wycieczka, 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 oznajmił tłum. A ja zbladłem i to nie z powodu ran i obrażeń. Chcą mnie do gardła ciemności wrzucić jeszcze żywego. A więc zdecydował tłum, oznajmiła mojej oprawczyni, podnosząc mój pysk łapą na wysokość swojego wzroku. Żegnaj, obyś wiedział, że to życie i tak jest nic nie warte, krzyknęła, uderzając mnie opancerzonym szponem w dziób. Łamiąc mi go przy głośnym trzasku i koziołkując chwilę, wylądowałem u wylotu gardła, kurczowo trzymając się kamiennej posadzki. Nie chcę, pisnąłem ostatkiem sił, gdy dwóch strażników, co zawsze odniosiło ciało tutaj, stanęło nade mną. Byli ubrani w czerwone szaty katów, zaś wielkie kaptury zasłaniały ich pyski. Jakby wstydzili się tego, co robili, i mieli rację. Jeden z nich podszedł do mnie i swoim ciężkim kopytem uderzał o moje rękawice, powodując, że wgniatający się metal wrzynał mi się w szpony, powodując dodatkowy ból. Ale nie puszczałem. To była moja ostatnia deska ratunku przed czymś gorszym niż śmierć, którą dawałem wszystkim moim przeciwnikom. Puszczaj, głupcze, warknął ten, co wciąż rytmicznie walił w moją łapę. Ale w końcu zmienił cel i zaczął masakrować mój pysk, powodując, że powoli wszystkie kości zaczęły się łamać przy okropnych trzaskach, a czerwona jucha puchająca z mojej pękniętej głowy zasłaniała mi oczy. No, już! W którymś razie już nie miałem siły na trzymanie się, więc wyczerpany puściłem krawędź i poleciałem w dół, w ciemność, czując w tej chwili tylko wszechogarniający strach, mieszający się z rezygnacją. Więc to jest mój koniec? 20 lat. W sile wieku, zniszczony przez walki na arenie, a teraz zesłany, wciąż żywy tam, gdzie coś jest i żeruje na przegranych. Nie leciałem długo, bo po chwili wylądowałem ciężko uderzając z impetem o ziemię, czując i słysząc, że teraz do złamania doszły skrzydła oraz żebra. Ciemność otoczyła mnie dookoła, przez którą nie mogłem się przebić wzrokiem, a gdzieś w oddali słyszałem wiwaty wszystkich na górze, ich śmiech i rozmówienie. Zrozumiałem teraz, jakie moje życie było bezsensowne. Wszystko to było tylko na pokaz, by mi się przypodobać, a teraz jestem tutaj, na dole, czując dziwny smród zatęchłego lochu, wymieszany z czymś, czego nie mogłem skojarzyć. Teraz, co czułem najmocniej, to moja własna krew, jątrząca się zewsząd, a ból wciąż mocno mnie poniewierał, dosłownie obezwładniając mnie. Powoli przyzwyczaiłem się do ciemności, ale co ciekawe, nic nie widziałem, nadal. Żadnych kości, resztek, niczego. Loch był całkowicie czysty, jakby nigdy tu nikogo nie było. Nagle usłyszałem za plecami dziwny szelest, potem przesuwanie się czegoś wielkiego i miękkiego po ziemi i odezwał się burczący głęboki głos. Wejdź, wejdź, zabawa dopiero się rozkręca. Obróciłem się do tyłu, mając przerażenie w oczach, ale ponownie niczego nie zobaczyłem. Tylko ciemność i pustka. Zacząłem się telepać ze strachu, czując, że cały czas coś mnie obserwuje, ale nie mogłem tego zlokalizować. Jak dawno nie było nikogo, kto sam przyszedłby na zabawę. Ponownie ten sam koszmarny charkot rozległ się po pomieszczeniu. A ja dosłownie popuściłem, dodając do woni juchy zapach uryny. Kim jesteś? Pisnąłem, chcąc porozmawiać z tym stworem. Jaka zabawa? Och, jaka ja jestem niemiła, odparło to stworzenie. Zapraszam, zapraszam. Ta rzecz mnie nagle pochwyciła w pas, rzucając na ścianę, na której zobaczyłem coś,
co spowodowało, że od razu zwymiotowałem, czując się słabo. Odnalazłem wszystkie truchła, które były tu wrzucone, ale nie były one takie, jakie myślałem. Widziałem tylko multum zdeformowanych pysków i pyszczków, które stąd zabiłem, po to, by przeżyć tam na górze. A w tej chwili martwo patrzyły się w moją stronę, mówiąc jednym głosem: zabawa, przyjaciele, czym ty jesteś? Wrzasnąłem w ataku całkowitej grozy, czując, jak różowa masa, która mnie przytwierdziła do ściany lochu, zaczęła oblewać moje ciało, jednocześnie rozpuszczając i wchłaniając je. Ech, nie opieraj się, tutaj jest dobrze. Nagle obok mnie pojawiły się dzioby moich rodziców, które spoglądały się na mnie swoimi martwymi, pustymi oczami. Chodź, chodź. Nie, wierzgnąłem, próbując się wyrwać z tego, jednak widziałem, że powoli ta galereta nadchodziła coraz wyżej, wciąż roztwarzając moje tkanki. Nogi, tułów, to wszystko znikało pod tym czymś, powodując u mnie koszmarne katusze. Nim substancja doszła do mojej szyi, na jej powierzchni uformowała się głowa tego źrebaka, którego jako pierwszego zabiłem dzisiejszego dnia, odcinając przełep. Chodź, 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 ryknął nienaturalnie, wystrzeliwując z pyska strumienitej mazi wprost na dziób, zalewając mnie nim. Szlam był wszędzie, w gardle, w nosie, zaczął wypływać mi oczami, wpychał mi się coraz głębiej, wszędzie, rozwadniając wszystko, co było kiedyś moją twarzą. Czułem wtedy tak niewyobrażalny ból, że w pewnym momencie ryknąłem najgłośniej jak mogłem. Ale to nic nie dało. W końcu moja świadomość odpłynęła, czując jedność z tym stworzeniem, które mnie w tej chwili wchłonęło. Na powierzchni różowego gluta pojawiło się kolejne oblicze, z równie pustym obliczem, jak wszystkich innych, lokując się obok innych, by po chwili szepnąć, chichocząc cicho. Kolejny przyjaciel. Większa zabawa. Więcej. Ja chcę więcej.